Dzień dobry Państwu. No to już jest 8:15. To zaczynajmy. Uprzejmie proszę o pokazanie swoich twarzy, bo to mnie zawsze jakoś tak podnosi na duchu, bo nie wiem, czy Państwo zdajecie sobie sprawę, że ja tutaj stoję w takiej ogromnej sali i nie ma nikogo na tej sali, więc tak smutno jest do nikogo mówić. Natomiast jak widzę Państwa twarze, to jest mi łatwiej. No więc, ponieważ repetitio est mater studiorum, czyli powtarzanie jest sercem, zasadą, czy też matką uczenia się, to sobie przypomnijmy, że cośmy udowodnili poprzednim razem. Aha, chciałem zapytać, czy mnie dobrze słychać? Tak? Dobrze słychać. Dobrze. Dobrze. No właśnie. Więc jak mieliśmy formę różniczkową, to ona mogła być zawsze przedstawiona w postaci kombinacji liniowej takich K, prawda, iloczynów iloczynów różniczek. No tego, co jest bazą przestrzenników wektorów. No więc jakbyśmy mieli nieskończony alfabet, to byśmy tu napisali i jotka i tak dalej, a ponieważ nie mamy alfabetu nieskończonego, to z niego robimy sobie nieskończony, mianowicie wymyślamy nowe litery. I jeden to jest inna litera tego alfabetu. I K to jest też inna litera tego alfabetu. I współczynniki nazwaliśmy alfa, tam I1 aż do IK, prawda? Czyli sumujemy po I1 i tak dalej, i tak dalej. Z definicji alfa było antysymetryczne w tych wskaźnikach, w związku z tym permutacje tych wskaźników niczego nie zmieniają, bo tutaj jak się jakiejś permutacji dokona i tu permutacji się dokona, to i to jest antysymetryczne i to, w związku z tym jedno i drugie zmieni znak, no to całość nie zmieni znaku. W związku z tym tak naprawdę, to gdybym tak napisał, to by była suma kasilnia takich samych wyrazów, no to z takich względów tam, żeby o tak piszemy, taką konwencję przyjmujemy, jeden przez kasilnia. No i mówiłem jeszcze, i tu sumowanie jest niby po wszystkich, ale wiemy, że tak naprawdę to jest sumowanie tylko po permutacji, po różnych, prawda? Dlatego, że te permutacje niczego nie wnoszą, czyli tylko po takich, które są różne, prawda? Bo jakby były dwa równe, no to było zero. Więc można też napisać w postaci takiej sumy, gdzie uporządkować te I1 aż do IK w ten sposób, żeby były wzrastające, bo równe nie mogą być, aż do IK. No i wtedy tej silni nie będzie, prawda? Tej silni nie będzie, no i tak dalej, nie będę już pisał, jak to było. I teraz, proszę Państwa, zdefiniowaliśmy operator różniczkowania zewnętrznego, i stwierdziliśmy na podstawie aksjomatów, że ta różniczka, jeśli by istniała, jeśli by taki operator istniał, to on na takie coś powinien działać w ten sposób, że tym D działamy na wszystkie elementy, prawda, zgodnie z tą uogólnioną regułą Leibnica. Ona jest uogólniona, bo przy tym przestawianiu, no to trzeba było tam minus 1 do jakiejś potęgi. No ale tak czy owak, jak to D upadnie na któreś z tych, to będzie 2 razy D, a w jednym z aksjomatów było podstawową własnością tego D, to jest to, że 2 razy, że to jest operator taki nilpotentny, prawda? To była podstawowa rzecz. I ja Państwu mówiłem, to kiedyś jak, ojej, chciałem powiedzieć, jak będziecie duzi, to zrozumiecie, że to jest dualne do tego, że operator brzegu jest równe zero. O,
to warto nad tym kiedyś w przyszłości się zastanowić. Jak mamy rozmaitość z brzegiem, no to można wziąć brzeg, ale brzeg brzegu jest równe zeru. Także to D to jest jakby taki, często się mówi, ko-brzeg. Taki brzeg, ale w dualnych tych operacjach. No w związku z tym to D, jedyne miejsce, gdzie to D da niezerowy wynik, to jest tutaj, prawda? To jest tutaj, czyli to będzie 1 przez K silnia. No i zamiast tego trzeba napisać D, przepraszam bardzo, ja to, o, chciałem to nieco niżej napisać, ma się 1 przez K silnia, no i tutaj będzie D alfa i 1 aż do IK. Oczywiście jak Państwo będziecie robili jakieś rachunki, na przykład, gdzie będą występowały dwuformy albo trójformy, to nie będziecie pisali i 1, i 2, tylko będziecie pisali i j, bo w samym naszym alfabecie nie musimy tego alfabetu, prawda, nadymać do nieskończonej wielkości. Mamy dwie różne literki. Jak 3, to też napiszecie dx i 1, dx, nie, dx i, dx j, dx k. No ale jak my chcemy mieć ogólną teorię, gdzie k może wynosić 1000, no to już musimy ten nasz alfabet rozdmuchać przy pomocy takiej właśnie dx i 1 i tak dalej, dx i k. No dobrze, ale problem polega na tym, czy ten wzór ma sens, to znaczy, czy jak ja to zrobię w innym układzie współrzędnych, to też tak, to też wyjdzie to samo. Innymi słowy, czy ten napis nie zależy od wyboru układów współrzędnych. No i dowód był taki, że można przeprawić, jak mamy dwa, czyli mamy dwa układy współrzędnych, xk i potem jakieś tam ya, prawda? No to te dx można przeprawić na dy, prawda? Co to jest dx1? No to jest dya1, a tutaj trzeba będzie napisać dxi1 po dya1, prawda? O, to coś, to jest dx1. No potem i każdy z tych xów można przeprawić na y w nowym układzie współrzędnych, no bo one się banalnie transformują, jak wiemy, prawda, przy pomocy takiej macierzy dyak, a tutaj i tak każdy z nich, no to tutaj będzie dx i k po dyak, tośmy przeprawili to, no a ten współczynnik pozostaje, tak, czyli 1 nad k silnia, i tutaj będzie równa się, widać to? O, jakoś trochę nie widać, no. Równa się, 1 przez k silnia, no a tutaj ten współczynnik jak był, i 1 aż do i k, tak istnieje. No i sumowanie jest po wszystkich i oraz po wszystkich a, prawda? No dobrze, i teraz w związku z tym w nowym układzie współrzędnych to tym współczynnikiem to jest oto. Czyli jakbyśmy robili, liczyli ten operator według tej reguły, ale w układzie współrzędnych y, to to d musiałoby o na to zadziałać. No to teraz tak, jak to działa, a to jest iloczyn. Teraz to już nie ma uogólnionej reguły Leibnica, tylko jest zwykła reguła Leibnica, prawda? No bo to są funkcje w każdym punkcie. Różniczka iloczynu funkcji, to wiemy, co to jest, prawda? Jest suma takich członów, gdzie ta różniczka uderza kolejno na poszczególne elementy tego iloczynu, prawda? To jak ona, ta różniczka D, o ta, uderzy na to alfa, to znów można napisać d po dy, a zamiast tego napisać d po dx razy dx po dy. No i tu trzeba dopisać jeszcze dy.
no to teraz widać, że wyjdzie to samo, dlatego że te wszystkie dx-y po dy, dx po dy przeprawią nam, prawda, bo jak to zróżniczkujemy, to d alfa po dx razy dx po dy i tu wstawimy dy, prawda, w różnicę. To te wszystkie macierze posłużą nam do tego, żeby te wszystkie dy z powrotem na x przeprawić i już nam wyjdzie to samo, co w x-ach. Uff, no to to już jest ten człon, który chcieliśmy, ale przecież jeszcze to d działa na te wszystkie rzeczy i a priori może wyprodukować jakieś paskudstwa, tak? Otóż nie, bo ilekroć takie d działa na coś takiego, to daje podwójną pochodną dx po dy a1 i po dy, po tym y, który rzucamy, i tutaj dopisujemy dy. I teraz mamy sumowanie, prawda? Mamy coś takiego dx i powiedzmy tam l, a tutaj po dy dy al, czyli takie człony będą powstawały, dy, dlatego że tu po zróżniczkowaniu, prawda, od tutaj, z tego, to wyjdzie dy, a tu stąd jakiś dy, al. Oczywiście on mógł być tu w środku, ale to go przeniesiemy tam. I potem coś takiego. No ale to sumowanie jest równe zero, prawda? To jest równe zero. Dlaczego? Dlatego, że to jest symetryczne, druga pochodna jest symetryczna, a iloczyn zewnętrzny jest antysymetryczny. Czyli widać, że ten wzór wyprowadzony bezpośrednio z aksjomatów jest dobry, jest konsystentny. Nieważne w jakim układzie współrzędnych obliczymy, to nam wyjdzie to samo. Dobrze, dziękuję bardzo za uwagę. Przypominam, że zachęcam do włączenia kamerek, dlatego że mnie to bardzo, bardzo pomaga. Tak, to co ja teraz muszę jeszcze zrobić? A, dobrze. Teraz proszę Państwa, jeszcze tak powiedziałem mimochodem, ale chciałbym to powtórzyć, że dokładnie ten sam wzór, dokładnie to, cośmy tu zrobili, to jest dowód tego, że jak weźmiemy jakąkolwiek formę różniczkową i jej pullback przy pomocy odwzorowania i to wszystko i dokonamy operacji różniczki zewnętrznej, to jest to samo, co by najpierw wziąć różniczkę, a potem pullback od tego. No dlaczego to będą identyczne rachunki? Dowód tego faktu to są identyczne rachunki, z tym, że w zupełnie innym kontekście, ale rachunki tak samo. No bo jak mamy pullback, to co to polega? To polega na tym, że mamy dwie jakieś rozmaitości M, tutaj jest rozmaitość N, między nimi jest odwzorowanie F, prawda? I teraz tak, tutaj są współrzędne właśnie, wyrażamy, aha, to tutaj są współrzędne X i, a tutaj, no na odwrót niż to na ogół robiliśmy, ale dlaczegoż by nie, a tu są współrzędne YA, prawda? I co to znaczy pullback? Pullback, jak mamy tutaj formę różniczkową, czy też funkcję, bo funkcja to też jest, to jest zero forma różniczkowa, prawda? Jak mamy tutaj jakiś obiekt, to pullback F z gwiazdką, to polega na tym, że wszystkie XI, traktujemy jako funkcję, ja nawet tak napiszę, jak fizycy tak piszą, matematycy jak tacy czyści, jak widzą taki napis, to ich po prostu rozsadza i mówi, och, mówią, ojej, jacy ci fizycy są głupi.
Proszę Państwa, to, nie, to co powiedziałem, to nie jest ani krytyka matematyków, ani fizyków, bo dlatego, że ja bym tu powinienem napisać Fi od YA, prawda? Tak powinienem napisać. Ale chodzi o to, że jak mamy coś liczyć, to, no to trzeba tak zapisywać. I no, to trzeba tak zapisywać. I, czyli innymi słowy, jak będę miał taką formę różniczkową tutaj, to co to jest jej pullback? To jest po prostu dokładnie ten sam napis, tyle tylko, że wszystkie x traktujemy jako funkcje na rozmaitości m, no po prostu pullbackujemy w ten sposób, podstawiamy na x funkcję od y. No i tutaj jeszcze pamiętamy, że to są funkcje, które od x zależą. No to jeszcze ten x jest funkcją od y i w ten sposób otrzymuje pullback, to jest podstawienie, proszę Państwa. Pullback to jest podstawienie. I w ten sposób otrzymujemy, czyli wzory są identyczne, prawda? To dokładnie te same wzory, które teraz co innego oznaczają. Poprzednio pisaliśmy, ta zamiana x-ów na y-ki była taką pasywną zamianą współrzędnych. To wszystko się działo w tych samych punktach, tej samej rozmaitości, tylko inaczej parametryzowaliśmy. Raz przy pomocy współrzędnych x, raz przy pomocy współrzędnych y. A teraz te same wzory dokładnie oznaczają co innego. To nie jest pasywna zamiana parametryzacji, tylko to jest aktywna transformacja. Oj, przepraszam, zapomniałem tu napisać. To jest, a nie, napisałem na dole. Dobrze, przepraszam. Prawda? Są dwie różne rozmaitości i to i ten napis x od, jako funkcja od y poprzednio oznaczał, że zmieniamy parametryzację, a teraz oznacza, że po prostu mamy odwzorowanie. Proszę Państwa, w fizyce bardzo często ludzie mylą rolę tych dwóch transformacji. Transformacji pasywnej i aktywnej. Zamiany współrzędnych i po prostu przeniesienia. No to pozwoliłem sobie uszczknąć troszkę naszego cennego czasu, żeby Państwu otworzyć głowę na to, bo wielokrotnie będziecie, jak będziecie, będą Was uczyli o transformacjach Lorentza na przykład, no to właśnie, to je można rozumieć pasywnie, że to wszystko się dzieje w tym samym miejscu, no tyle tylko, że zmieniamy współrzędne. A można aktywnie, że coś gdzieś przenosimy i to jest naprawdę, o ten wzór można rozumieć jako zamianę parametryzacji, a można rozumieć aktywnie jako transformację. Dobrze, koniec tego. Aha, dobrze. No i teraz, proszę Państwa, takie, tak, definicja, iloczyn, widać to, tak, iloczyn wewnętrzny. Był iloczyn zewnętrzny, to będzie i wewnętrzny. Czyli tak, mamy formę różniczkową. Jak piszę, to takie K na górze. Używam tego nawiasu, żeby to się nie myliło, że to jest jakiś wskaźnik, po którym sumujemy czy coś. Nie, to jest tylko taka wskazówka, że to jest K-forma. A to jest pole wektorowe. To coś takiego, to jest coś bardzo prostego. To jest K minus 1 forma. To muszę powiedzieć, jaki jest to, jaka jest wartość tego na, powiedzmy, wektorach, a napiszemy y1 aż do yk minus 1. Taki iloczyn wewnętrzny obniża. No i proszę Państwa, jest to coś najbanalniejszego. Co to jest
alfa k. To jest czarna skrzynka z k dziurkami, k slotami, prawda? Które czekają, żeby w nie włożyć wektory i wtedy to wypluwa liczbę. Otóż to polega na tym, że pierwszy slot właśnie zapełniamy tym x-em, no to zostaje coś, co już ma tylko k minus 1 slotów, prawda? No to y1 i tak dalej, yk minus 1. No to jest taka ważna operacja. Ja jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że jestem tutaj stary i konserwatywny, bo w nowych tekstach to się inaczej, na przykład w niektórych to się oznacza ix alfa k. Ja lubię to oznaczenie. Nauczyłem się go i używałem nie tylko wtedy, kiedy was nie było na świecie, ale kiedy jeszcze waszych rodziców nie było na świecie, większości z waszych rodziców, w związku z tym nie chce mi się zmieniać. No, będę używał takiego oznaczenia, iloczyn wewnętrzny. I teraz, proszę Państwa, bardzo ważny wzór, mianowicie pochodna Liego. Pochodna Liego, jak już Państwo pamiętacie, dowolnego obiektu geometrycznego, no to już wiecie, prawda? Bo to trzeba by było zrobić tak, jak tutaj mamy jakiś obiekt, na przykład alfa, i mamy pole. Tu, no to jest alfa w punkcie x, no tutaj jest alfa w punkcie, no chciałoby się napisać x plus epsilon razy to pole wektorowe x. No ale tak to nie ma, prawda? Tak to nie ma, bo na rozmaitości takie dodawanie nie ma sensu. No więc to trzeba wziąć transport przy pomocy pola x o epsilon na ten x. No i chciałoby się teraz odjąć to od tego, prawda? Odjąć, podzielić przez epsilon i zbierać do zera. Ale a priori nie można odjąć. Odejmować to można tylko skalary. Jak tutaj jest temperatura 15 stopni, a tu jest temperatura 14, no to mogę sobie powiedzieć, jaka jest różnica temperatur. No jeden stopień, bo temperatura jest skalarem. Ale obiektów takich jak wektory, czy kowektory, czy formy różniczkowe, które są w różnych punktach, nie można w ogóle porównywać, bo to są... No ale to my wiemy, jak to jest, że to trzeba pullbackować. Jak to jest, jakby to był obiekt kontrawariantny, to trzeba było push forwardować, czyli pchać do przodu, ale o minus epsilon. No i jak to jest obiekt kowariantny, tak jak forma różniczkowa, no to oczywiście jest łatwiej, czyli zamiast tego trzeba napisać gx epsilon i tutaj pullback tego alfa, prawda, tego alfa. I dopiero teraz odjąć, podzielić przez epsilon, to znaczy od tego odjąć to, podzielić przez epsilon i tak dalej, i tak dalej. No to per saldo to można napisać, że to jest d po d epsilon w punkcie epsilon równe 0. No i teraz właśnie to, co tam było napisane. Bierzemy transport związany z tym polem o epsilonik, czego? Aha, pullbacku formy alfa. Ojej, przepraszam, zapomniałem tu napisać oczywiście, czego to jest pochodna. No pochodna formy różniczkowej. Nie piszę, jakie to jest k, czy to jest pięcioforma, czy dziesięcio, bo to dla każdej tak jest, prawda? No i teraz, proszę Państwa, takie ważne twierdzenie, czy lemat. Które zostawiam Państwu jako zadanie domowe, że pochodna
jego formy alfa, to jest tak, trzeba wziąć iloczyn wewnętrzny z różniczką i na odwrót. D, a tutaj x, alfa. Proszę zauważyć, że różniczkowanie zwiększa stopień formy, prawda? Jak to była k forma, to to jest k plus 1 forma, ale iloczyn wewnętrzny zmniejsza o 1, prawda? Zmniejsza o 1, no bo jeden slocik wysycimy i już zostanie tylko mniej. W związku z tym to znów będzie k forma, jak to była. I tutaj tak samo. Tu najpierw zwiększamy i zmniejszamy, a tu najpierw zmniejszamy i zwiększamy. Proszę Państwa, ten wzór można udowodnić na wiele sposobów, ale najprostszym sposobem i proponuję, żebyście Państwo takie ćwiczenie zrobili, albo może powiem Panu Javierowi, żeby on z Wami to zrobił na ćwiczeniach, no że trzeba to udowodnić, ponieważ to wszystko jest zdefiniowane bez użycia układów współrzędnych, to jak się w jednym układzie współrzędnych udowodni, to jest dobrze, no bo to wszystko są k-formy, jak one są równe w jednym układzie współrzędnych, no to w każdym są sobie równe, prawda? No to trzeba wyprostować, czyli trzeba wziąć taki układ współrzędnych, że x to jest d po dx1, prawda? Wyprostować i tak jak ja to liczyłem. Wtedy to jest po prostu różniczkowanie po x1, bo transport takiego pola polega na tym, że to jest tak, jak gdyby to się działo w przestrzeni afinicznej. Prawda? Tylko to jest przesuwanie. No i można to sobie wyliczyć, że to tak jest, a następnie dodać to rozumowanie, które ja w przypadku tutaj pola wektorowego zastosowałem, że to jest, ta sztuczka idzie tylko wtedy, kiedy to pole jest różne od zera. A jakby było równe zero, to są dwa przypadki. Albo jest równe zero wraz z otoczeniem, no to wtedy wszystko jest zero i transport jest zero i nie ma o czym mówić, więc też się zgadza. No i teraz najgorszy przypadek, że to jest izolowane zero. Innymi słowy, takie zero, że nie ma otoczenia, w którym też jest zero, czyli dowolnie blisko są punkty, w których to pole nie jest równe zero. No to w tych punktach jest to spełnione, no i przez ciągłość, jak to są ciągłe obiekty, też w tym punkcie jest spełniony. Dobrze. To jest, proszę Państwa, ja to tak mimochodem powiedziałem jako ćwiczonko. Oczywiście to w tej mojej książce jest dowiedzione, więc możecie sobie też przeczytać. Znaczy dowiedzione. Słowo dowód tutaj to jest prawda, przesadą, bo w gruncie rzeczy dowód, to ja już Państwu powiedziałem, modulo tego, że to trzeba przeliczyć w tym układzie współrzędnych. No to jest prosty rachunek, no, że się zgadza. Natomiast chciałem powiedzieć, że w wielu wykładach geometrii różniczkowej to ten wzór to jest najważniejszy wzór, od którego się rozpoczyna geometria różniczkowa. To jest bardzo ważny wzór. No. Buduje się też geometrię niekomutatywną często na tym wzorze i tak dalej. To jest bardzo ważny, bardzo ważny wzór. Dobrze. Proszę Państwa, tak w ogóle to mam... sobie zdałem sprawę poprzednim razem, przepraszam, już przełączam, dobrze, już nie. Zdałem sobie sprawę, że tak troszeczkę się zawinął. Ja lubię, żeby wykład był linearny, żeby tak po prostu podążać po prostej drodze, a tymczasem on mi się troszeczkę zawinął, za co niby trochę przepraszam, no ale może tak miało być. Mianowicie teraz po prostu wrócimy do
całkowania, do całkowania i udowodnimy twierdzenie Stokesa, które Państwo oczywiście jakoś tam już znacie z wykładu. Jeszcze tutaj, czyli twierdzenie Stokesa, pamiętacie, że to jest tak, wiemy, co to znaczy całkować po k plus 1 wymiarowym czymś, a to czym, to no jakiś taki k plus 1 wymiarowy płat, a troszeczkę za chwilę powiem, co to może być, to coś, k plus 1 formę. To jak mamy k formę, to można zróżniczkować i to jest k plus 1 forma i twierdzenie Stokesa nam mówi, że to jest to samo, co bym samą k formę całkował po brzegu. A brzeg, no to jest czegoś k plus 1 wymiarowego, to jest coś k wymiarowego, prawda? No i proszę Państwa, to coś, to jest, to w XIX wieku odkrywano różne twierdzenia, które się potem okazywały szczególnymi przykładami. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ale ja sobie uświadomiłem, że jeszcze troszeczkę nie dopowiedziałem o tym całkowaniu. Czyli najpierw jeszcze chcę omówić, co to jest o to coś. Bo powiedziałem, jak to wygląda, kiedy istnieje globalny układ współrzędnych na tym K, prawda? To, no to wtedy wiadomo, to trzeba, jakby był globalny układ współrzędnych, no to nazwijmy go sobie, ale tylko na tym D. Nie chodzi o to, żeby w samej rozmaitości. To wszystko dzieje się w jakiejś rozmaitości różniczkowej M, której wymiar wynosi N, prawda? Wymiar, tak paradoksalnie mi się zaczęło mówić i niech już tak zostanie. I w niej jakiś taki k-wymiarowy płacik rozważamy i przypuśćmy, że na tym płacie jest globalny układ współrzędnych, no to wtedy to było tak, że bierzemy to alfa k na tym czyli jeśli te współrzędne d pod e tau 1 aż do d pod e tau k i potem to całkujemy względem takiej niecałki Riemanna na przykład, bo to wszystko jest gładkie, więc tu nie ma co, albo Lebesga, jak ktoś chce, tylko po czym? No po zbiorze tych parametrów, który jest w przestrzeni RK, prawda? Bo jak istnieje globalna parametryzacja, no to te parametry, czyli te tau 1 aż do tau K, to jest globalny układ współrzędnych albo parametryzacja, globalna parametryzacja tego płatu DK. No, czyli one przebiegają jakiś zbiór w przestrzeni RK, ten zbiór jest O, no i to. I tylko uwaga, trzeba było powiedzieć, że nie umiemy całkować formy różniczkowej po byle jakim płacie, a po płacie zorientowanym. Jak zmienimy orientację, to nam całka zamieni znak na przeciwny. Prawda? I wtedy to musi być zgodne z orientacją. Kolejność tych dx1 aż do dx musi być zgodna z orientacją. Bo jakbyśmy tu przestawili, to by nam wyszło minus, prawda? No i, no i pokazaliśmy, że to nie zależy od układu współrzędnych. No dobrze, ale na ogół
nie mamy globalnej parametryzacji, prawda? Czyli teraz właśnie zajmijmy się tym, co to jest płat. No proszę Państwa, co to jest płat? To można, ja celowo użyłem takiego na razie niejasnego, bo to można w bardzo różnym kontekście robić. No na przykład można w takim kontekście, no że jest ten brzeg, i on jest gładki, tak? Można robić w takim kontekście, żeby ten brzeg był, o, żeby to było coś takiego, prawda? O. Takiego, żeby dopuszczać dzióbki. No jeszcze można w jakimś takim kontekście, żeby na przykład dopuszczać o takie dzióbki, tak? To jeszcze jest trudniej. Ja może pójdę na łatwiznę tutaj i powiem tak. Proszę Państwa, z tymi dzióbkami to póki co to nie ma problemu, bo dzióbki zawsze można wygładzać. No i w sensie całkowym to potem można to wygładzanie jakoś tak coraz lepsze robić i w związku z tym no całki będą zbiegały do czegokolwiek. W związku z tym, jeśli ja sobie założę, że nie ma żadnych dzióbków, innymi słowy, że ten płat to jest coś takiego i już umiem to zrobić, to dla tych z dzióbkami też umiem zrobić. Oczywiście wtedy dowód tego twierdzenia no jest taki troszkę bardziej skomplikowany, dlatego że no tu trzeba jakoś przechodzić do granicy, tu trzeba jakoś, ale ja sobie pozwolę od tych problemów uciec i powiedzieć, to są problemy techniczne. Bardzo mądrzy matematycy nad tym wielokrotnie, no w XIX wieku to był jeden z centralnych problemów, który został rozwiązany, więc ja pójdę na łatwiznę i będę się zajmował takimi płatami, które mają gładki brzeg. No czyli innymi słowy, jak to jest? Czyli to DK, co to jest płat? No to jest podrozmaitość, tak? A podrozmaitość to jest tak, że wokół każdego punktu istnieje taka parametryzacja, prawda? Że każdy punkt ma otoczenie, które no, ma taki globalny na tym otoczeniu, to znaczy nie globalny, a właśnie lokalny układ współrzędnych. Ale uwaga, to punkty we wnętrzu, a jeszcze punkty na brzegu, no to też mają otoczenie takie, na którym istnieje taki układ współrzędnych, tyle tylko, że jeszcze, że obrazem nie jest zbiór otwarty, tylko jeszcze takie coś. No to proszę Państwa, można powiedzieć tak, że tutaj to po prostu są ta przestrzeń, punkty tego płata są opisywane przez te parametry, a tutaj też tak, tau 1 aż do tau k, a z tym, że tę współrzędną na przykład tau 1 wybiorę w ten sposób, by ona była równa 0 na brzegu. No jak jest równa 0, to teraz problem jest taki, czy ona rośnie na zewnątrz, to znaczy, że tutaj jest tau mniejsze. Ja pozwolę sobie wybrać taką konwencję, bo ona będzie prostsza. O, czyli innymi słowy, to tau 1 rośnie na zewnątrz, czyli ten wektor d po d tau 1 na brzegu ma być na zewnątrz. No to jest tylko konwencja. Mógłbym wybrać go do wewnątrz, to znaczy powiedzieć, że nie, tau 1 zamieniał na minus tau 1, to wtedy tu by było większe od 0, a tu by było właśnie, że minus tau 1. No wszystko jedno, wtedy odpowiednią tę definicję, którą
zaraz podamy, trzeba byłoby poprawić. Ale ponieważ chciałbym, żeby Państwu w głowie pozostała jakaś taka rzecz, która no będzie ewidentna i o trzeciej ranem zbudzeni, żebyście potrafili powiedzieć, więc może sobie wybierajmy taki układ współrzędnych, że na brzegu to tau 1 jest stałe i rośnie. Oczywiście to, że to jest 0, to nie ma znaczenia. Mogło być na przykład 15, no bo zamiast tau 1 napisać tau 1 plus 15 i to jest też dokładnie ta sama identycznie dobra współrzędna. O. Czyli zakładamy, czyli co to jest płat? Płat to jest no taki zbiór punktów, że każdy punkt ma otoczenie na razie w samym tym M, takie, że przecięcie tego płatu z tym otoczeniem no daje się jednoznacznie parametryzować K współrzędnymi, przy czym niektóre z tych punktów mają takie otoczenie, że to jest po prostu zbiór otwarty jakiś, prawda, nazwijmy to O ze znaczkiem X, no bo tutaj był punkt X, a niektóre mają takie otoczenie, że tylko taka połówka, prawda, to są te, które leżą na brzegu. No i teraz zbiór tych punktów, które są takie, to nazywamy brzegiem. I teraz proszę zauważyć, że jeśli mamy taki DK, to brzeg, który będziemy oznaczali w ten sposób, DK, jest K minus 1 wymiarowym płatem. No dlaczego? Bo punkty leżące na brzegu mają takie otoczenie, w którym punkty należące do DK parametryzują się tymi współrzędnymi, a punkty leżące na brzegu odpowiadają właśnie wartości tau 1 równe 1. W związku z tym te współrzędne od tau 2 do tau K, jest ich K minus 1, stanowią dobry układ współrzędnych tu na tym brzegu, prawda? No i teraz z tego, że to są dobre układy współrzędnych, wynika, że jak mamy dwa takie, no to tutaj, prawda, to odwzorowanie, bo tutaj znów będzie tau 1 równe 0, więc tutaj na tym przecięciu to mamy odwzorowanie K minus 1 parametrów w K minus 1 parametrów, no i musi być równoważalne, także nie ma wątpliwości, że brzeg, dobrze. Więc widać, jakby tu były dzióbki, to było bardziej skomplikowane, więc ze wstydem przyznaję się, że poszedłem na łatwiznę. W książce jest troszeczkę ogólniej, są takie dzióbki, ale dzióbki takie, żeby nie takie, tylko takie, żeby ciągle te nierówności też były od siebie liniowo niezależne i tak dalej. To można robić coraz ogólniej, ale jak Państwu powiedziałem, zasadniczo jak znamy to, to już z tego potrafimy skonstruować całą tą maszynerię dla dosyć ogólnych płatów. No i tam taka najogólniejsza teoria to jest tam singular chains, czyli łańcuchy singularne. No to wtedy to może być bardzo, bardzo jeszcze dużo bardziej skomplikowane. To takie ujęcie bardzo ogólne, które
to możecie Państwo, kto by z Państwa kiedyś był zainteresowany taką matematyką dosyć abstrakcyjną, to w książce profesora Moreau, już nie pamiętam w którym tomie, oczywiście jest wyłożone to wszystko w języku tych singular chains. A my tutaj skromnie, geometrycznie, fizycy na ogół mają do czynienia z obiektami bez dzióbków i tak dalej, ale właśnie jak powiedziałem, bardzo łatwo jest to uogólnić, prawda? Bo jak mamy dzióbek, jakbyśmy mieli na przykład tutaj o taki dzióbek, to my byśmy sobie powiedzieli, a to ten dzióbek to będziemy zaokrąglali i nie ma dzióbka, a potem tak coraz bliżej do granicy byśmy przechodzili, no i te wszystkie rzeczy udaje się udowodnić, że to wszystko przechodzi do granicy. Także dobrze. I jeszcze już zrobię przerwę. Teraz chciałem powiedzieć Państwu, dlaczego ja to tak wybrałem. Dlatego, że tutaj najprościej w tej konwencji jest powiedzieć, co to jest orientacja brzegu. Ponieważ brzeg dziedziczy orientację po tym swoim płacie, którego jest brzegiem. Jeśli ten był zorientowany, to możemy zawsze wybrać te współrzędne, te parametryzacje lokalnie w każdym punkcie, tak żeby one były zgodne z orientacją, prawda? No bo Państwo wiecie, jak coś nie jest zgodne z orientacją, to bardzo łatwo to naprawić. A następnie mówimy tak, jeśli to był układ współrzędny zgodny z orientacją, a tau 1 jest równe 0 na tym brzegu, ale rośnie na zewnątrz, to tau 2 aż do tau k nazywamy zgodnym z orientacją na brzegu. Czyli innymi słowy, bierzemy układ współrzędnych, jak jesteśmy na brzegu, taki, żeby był zgodny z orientacją tego D, a oprócz tego, żeby tau 1, które jest stałe na brzegu, rosło na zewnątrz i wtedy mówimy o te pozostałe, to są współrzędne na brzegu i je deklarujemy jako zgodne z orientacją brzegu. I w ten sposób widzicie, że zorientowany płat k-wymiarowy ma zorientowany brzeg, prawda? Ta orientacja jest dziedziczona przez brzeg. Dziękuję Państwu. Przepraszam, tym razem ukradłem Państwu tylko dwie minutki. No to może niech tak już zostanie i spotykamy się 15 po.